Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Tydzień temu mówiliśmy o gadżetach, których wyposażony jest nasz telefon. Mówiliśmy, jak korzystać z map, jakie udogodnienia przyniósł nam Google Assistant w styczniu. A dzisiaj o kolejnym gadżecie, o którym już niejednokrotnie mówiliśmy w magazynie, ale w dzisiejszych czasach myślę, że bardzo przydatnym, to jest porozmawiamy sobie o wideorejestratorach przeznaczonych do samochodu. Zapraszam Państwa do obejrzenia materiału. Szanowni Państwo, na rynku mamy dostępnych bardzo wiele modeli wideorejestratorów, od najtańszych, kosztujących już 50-60 zł, aż po takie bardzo zaawansowane rzędu 1000 zł. Także wybór naprawdę jest duży, ale i jednocześnie ciężki. Należy wiedzieć, jakie parametry w wideorejestratorach są naprawdę istotne w tego typu urządzeniach. Jednym z ważniejszych parametrów wideorejestratora jest kąt widzenia urządzenia. Najtańsze urządzenia, jakie znajdziemy na rynku, kąt widzenia mają około 110 stopni. Moim zdaniem jest to dość mało, bo to jest kąt, można powiedzieć, przed maską taka kamera widzi po prostu tylko obraz. Im większy ten kąt, tym ten obraz staje się większy, bardziej panoramiczny. A też trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze istotna rzecz dzieje się przed naszą maską. Kolejną istotną rzeczą, na którą powinniśmy spojrzeć, wybierając nasz sprzęt, jest tryb nocny. Nie zawsze wszystkie kamery posiadają taki tryb. Ten tryb oczywiście, tak jak się nazywa, do tego służy, czyli do polepszania obrazu podczas jazdy w kiepskich warunkach pogodowych. Tak jak teraz mamy, pada deszcz, jest szaro-buro, a niedługo też i zapadnie zmierzch całkowity. Dlatego ten tryb nocny też jest niezbędny w tego typu urządzeniach. Teraz na przykładzie zmieniających się właśnie opcji w ustawieniach kamery widać dokładnie, na czym polega ten tryb nocny lub gdy go nie mamy. Dlatego proszę wybierać właśnie sprzęt, który ma ten tryb nocny, bo zdecydowanie polepsza nam jakość obrazu. Kolejna rzecz bardzo istotna przy wybieraniu sprzętu jest rozdzielczość, w jakiej nagrywa dany sprzęt. Moim zdaniem normą, poniżej której nie powinniśmy schodzić, jest to rozdzielczość Full HD. Ta rozdzielczość gwarantuje nam jakość obrazu, szczegółowość. Dlatego też tańsze urządzenia nagrywają w HD, ale z tą jakością różnie bywa. Szanowni Państwo, też należy wiedzieć, że to nie jest sprzęt do nagrywania profesjonalnych filmów świetnej jakości. Sprzęt zostaje stworzony po to, aby uchwycił niebezpieczne sytuacje, szczególnie właśnie przy jakichś kolizjach, spornych sprawach. Do takich celów jest stworzony. Dlatego też nie oczekujmy jakichś wrażeń super estetycznych, ale najważniejsze rzeczy ma zarejestrować sytuacje sporne przede wszystkim. Czym jeszcze, na co jeszcze zwracać uwagę? Im droższy sprzęt, tym więcej ustawień też takie wideorejestratory posiadają. Dużo ustawień, ale też i problemów, prawda? Podczas jazdy nie będziemy przecież bawić się, przestawiać się jakichś tam skomplikowanych ustawień kamer. Ja jeżdżę na ustawieniach automatycznych, sam się obraz dostosowuje do danych warunków, nie wchodzę w ustawienia manualne, no bo ja prowadzę samochód, prawda? Nie będę zmieniał, gdy słońce zajdzie za chmurę, a potem przestawiał, gdy to słońce wyjdzie.
problemem, przed którym czasami klienci stają, jest to z GPS-em, bez GPS-a. Ja akurat mam model wyposażony w moduł GPS-a. On oczywiście jest od tego, aby rejestrować moją prędkość, jak również położenie aktualne, czyli mamy współrzędnego graficzne, również zapisywana taka informacja jest na filmie. To ma oczywiście, taki kij ma dwa końce. Oczywiście ja mogę użyć takie nagranie, gdy zostanę na przykład ustrzelony przez patrol policji z radaru ręcznego i mogę się spierać, że policjant mi pokaże, że jechałem 120 na godzinę, kiedy jestem przekonany, że to nie jest moja prędkość, tylko pojazdu, powiedzmy, innego, prawda? Mogę taki film odtworzyć i pokazać panu policjantowi, że ta prędkość na moim urządzeniu jest zupełnie inna. O czym jeszcze należy pamiętać, kupując taki wideorejestrator? Ja nie spotkałem się z wideorejestratorem, który ma kartę pamięci w zestawie. Do każdego wideorejestratora należy dokupić kartę pamięci. Zazwyczaj w instrukcji obsługi jest napisane, jaką kartę pamięci urządzenie obsługuje. Zazwyczaj jest to określona klasa karty, jak i pojemność. Dzisiejsze wideorejestratory wymagają karty pamięci klasy 10 minimum i takie należy stosować. Też wybierajmy markowe produkty, bo ja już w tym wideorejestratorze, który jeździ ze mną, włożyłem w pierwszej kolejności. No, teoretycznie wszystkie parametry były zachowane tej karty, ale urządzenie cały czas przy każdym włączeniu chciało formatować tą kartę. Po włożeniu takiej samej karty o tych samych parametrach, ale już markowej, już to zniknęło, nie mam tej informacji, nie wyświetla mi się, nagrywanie odbywa się automatycznie. Też nie przesadzajmy z pojemnościami tych kart, nie ma, bo karty pamięci rzędu 128 giga to już jest bardzo, bardzo duża pojemność. Często też urządzenia nie obsługują tak wielkich kart. Normą taką jest do 64 giga, zazwyczaj urządzenia nawet tańsze jak najbardziej obsługują. Ja zamontowałem w swoim urządzeniu 32 giga, kartę myślę w zupełności wystarczy to na około 4 godzin takich plików w rozdzielczości Full HD. Więcej nie czuję potrzeby po prostu, żeby mieć większą tą kartę. Wystarczy mi to, co jest. 4 godziny wystarczy mi to, żeby dojechać do Warszawy akurat. Wszystkie wideorejestratory mają funkcję zapisu w pętli, czyli gdyby taka karta, która jest włożona, już się zapełniła tymi naszymi nagraniami, to nie następuje zatrzymanie nagrania, tylko najstarsze pliki, najstarsze nagrania zaczynają być kasowane i w to miejsce zastępowane nowymi nagraniami. Wideorejestratory również posiadają tak zwany G-sensor i to jest bardzo istotna rzecz, gdy będziemy uruchamiać sobie sprzęt i ustawiać po swojemu, ustawić ten G-sensor co najmniej na średni poziom. On odpowiada za to, żeby gdy urządzenie wychwyci nagłe, ostre hamowanie, przeciążenie większe niż zadane, odpowiada za to, żeby daną część nagrania zachować w bezpiecznym miejscu, aby nie podlegała właśnie temu automatycznemu kasowaniu, żeby się zachowała po prostu i nie została skasowana poprzez nowe nagranie. Nie zawsze G-sensor zadziała. Czasami dzieje się coś ciekawego, godnego zapisania w bezpiecznym folderze takiego nagrania. Warto zwrócić uwagę, czy nasze urządzenie posiada taki, zazwyczaj jest to dedykowany przycisk, czy też funkcja, gdzie jednym szybkim ruchem możemy na przykład zapisać sobie dany fragment, zabezpieczyć przed skasowaniem. Także im prościej to zrobić, tym łatwiej. U mnie w moim urządzeniu jest to jedno przyciśnięcie przycisku on-off.
Także nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale to nagranie już zostało zabezpieczone przed ewentualnym właśnie skasowaniem. Ja osobiście, dokonując zakupu wideorejestratora, też oglądałem dużo testów, opinii innych osób. Też proszę nie brać tak do serca wszystkie opinie, wszystko to, co w internecie jest, nie zawsze pokrywa się z prawdą. Moim zdaniem najgorzej, jak za dużo oczekujemy od sprzętu, powiedzmy za 100 zł, oczekujemy jakości kinowej nagrań. Ten sprzęt ma nagrywać tylko sytuacje awaryjne, podbramkowe czy też sporne jakieś. Ja dokonałem wyboru, no można powiedzieć, że wypasiony model, bo i asystent pasa ruchu jest, także sprzęt mówi mi, kiedy przekraczam linię białą przerywaną z prawej bądź z lewej strony. Jest GPS, są funkcje głosowe, czyli sprzęt też mówi do mnie. Nie zawsze z tego korzystam, dużo rzeczy mam powyłączonych, no ale jest. I przyszedł czas chyba na znalezione w sieci, a dzisiaj w tej części naszego magazynu popatrzcie Państwo sobie, jak różnej jakości też kamerki, to co inni wrzucają w sieć, jak to się przedstawia w różnych warunkach, również atmosferycznych. Zapraszam do obejrzenia znalezione w sieci. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Moim zdaniem wideorejestrator w samochodzie przydatna rzecz, aby się nikomu może nie musiał wykorzystywać tego w celu, w jakim taki wideorejestrator jest przewidziany, prawda? Czyli do bronienia się w spornych sytuacjach. Ale może gdyby nie te urządzenia, też część materiałów znalezionych w sieci w ogóle by nie było i w ogóle nie byłoby co Państwu pokazywać, choćby z tego tytułu. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.